Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj budujemy bardzo fajną rzecz. Zaczęliśmy ją budować już o Emilii na kanale, więc tam mogliście zobaczyć, co się wszystko zaczęło. A ja wam pokażę, na jakim etapie jesteśmy teraz, bo to jest naprawdę niesamowite. Postanowiłem zbudować takie, otóż to obserwatorium. Mamy taką bazę na szczycie góry. Wydaje mi się, że ona jest całkiem fajna, że czegoś takiego tutaj nie było. A dzięki temu będziemy mieli tutaj piękny, prawda, obserwatorium na całe Palionowo za tej szyby. I będziemy mogli tutaj robić różne, różnego rodzaju minecraftowe badania. Jest no Milki tam, patrzcie jak biega. Halo, halo. Yo, elo, elo, 3-2-0. O nie, wpadłem sobie tu na dół, dobra, ty jesteś na górze, już lecę na górę, dobra, ty poleciałeś na dół, to ja lecę na górę. No i jest super, będziemy się tak wymieniać teraz, ale fajnie. Dobra. A nie! Jak to? I tak nie wypłyniesz, nie masz wody jednej. No i co teraz? I co teraz? Triki na trzepaku. Zostaw mnie. Dobra, widzowie, dzisiaj musimy to rozbudować bardziej. Tutaj wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić drugie piętro w tym miejscu jeszcze. Myślę, że to całkiem fajnie się prezentuje. Mamy taką windę zrobioną, to zrobiliśmy już poza odcinkiem. I są takież to, otóż tu lampy piękne, piękne wyglądające lampy, które nam będą służyć tutaj, prawda, do tego, żeby oświetlać pięknie ten teren. W nocy to będzie naprawdę wyglądać bardzo fajnie. Dobra, czym my się tu musimy zająć teraz? Co my musimy tu pobudować? Ja mam jeszcze sporo tych bloków. Nie wiem, ja ją upiększam. Tu robimy taką antresolę, widzowie, to trzeba to rozbudowywać oczywiście. Jeżeli macie jakiś pomysł, co moglibyśmy tutaj zbudować, koniecznie dajcie znać. Dokładnie, czekamy na wasze komentarze, widzowie. Jesteście najważniejszymi tutaj teraz w ogóle osobami, nie? Musicie nam dać znać, co i zrobić, bo po prostu już nie mamy pomysłu. Prawda. Więc proszę, proszę was, no weźcie, no nie bądźcie, no kurde, wiem, że wy nie chcecie, ale chcecie, no weź, kurde, Staszek. Patrz, robię tak, widzisz, jaki że tak, Staszek? Kurde, no bo Staszek nie chce napisać komentarza. Nie chce Staszek napisać komentarza, o ty! O ty! Staszek, nie, o, mam pomysł, patrz, zrobimy tutaj coś takiego, jednak tutaj źle poniosłem je troszkę. Robimy tak, tutaj stajemy tak. I tu robimy tak, i tu będzie tak, że będzie można wejść pod to normalnie, patrz. Tu będzie normalnie pod tym jakaś taka, wiesz, akcja, nawigacja. No, poniosłem trochę jeszcze, jedno musi być wyżej tam, dobra, tu. Kurczę, no nie, no nie, ja to muszę wyjść, wylatujemy tam. Nie! Co ty robisz? Chłopie! Lekko się emocjonuję. Ciełko! Dziaka ciepło. Dobra, tu coś takiego i tu musimy zrobić górną część tego, dobra, elegancko. I tu będziemy mieli jakąś taką... Tu musimy zrobić chill room na górze, rozumiesz? Chill room. Chill room. Nie ram. Rozumiem. Chill room. Dobra. Dobra, tu mamy to zrobione. I tutaj patrz, w tym mi... O, czekaj, to trzeba jeszcze rozwalić. Nie, ja to rozwalę na pewno... O, tak muszę zrobić, dobra, ale to wymyśliłem teraz, ale jestem tak... Coś strasznie wymyślny. Mądry jestem, no wiem, wiem, dzięki. Proszę. Patrz, tu będziemy mieli tunel, który nas poprowadzi do dalszej części tego laboratorium. Jednak, wiesz, dobry bo to plan. Będzie, to będzie, no ja wiem, słynę z tego. Ja myślałam też, żeby tutaj zrobić jakby ten tunel, żebyśmy tutaj właśnie zrobili wejście jakby, wiesz o co chodzi? Jak ty to połączyłaś? No na przykład, że z dołu na przykład. Niesamowite. Z odstrzymieniu ode mnie. No. jest git, dobrze to wygląda. Dobra, tu jest skrzynka przeniesiona, ja muszę tu odłożyć sobie te rzeczy, bo ja mam tego za dużo w ekwipunku. Mnie się już tutaj, mnie uciska. Ja mnie przyniosłam, to ja przyniosłam tą skrzynkę. A ty? Dzięki. Tak. Super. Spoko. O, i tu mam ciebie. Pomysł, patrz, i teraz robimy... Nie, tu robimy... No. Tutaj w tym miejscu trzeba dać szybę, żeby było widać, co się dzieje. Dobra, po drugiej ale stronie. Czekaj, ale to trzeba zrobić tak. A może tutaj damy czarną szybę? To ten stainet? Kurczę, tego się ciężko nie, robi, masz nie, go? Nie, ja tego nie mam, ja go nie A nie, mam, to jest ja czarny. Ja mam zwykłą znaczy, czarną. No, 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 to daj ten czarny, no dobra, bo dobra. To będzie ładniejsze, będzie się jakoś wyróżniało. Tak, tak, jest git, to może być. Dobra, dobra, tu mamy coś takiego i tutaj w tym miejscu trzeba jeszcze rozwalić to. Okej, okay, i mamy taki coś. Takie... Michał, o, wiem. Ale schody na górę mi się przydało jakoś. Gdzie mamy crafting? Ja go crafting, mam. Daj go tu. Ja go mam już. Dobra. O nie, z tego się nie da zrobić schodów? Cześć, to chyba trzeba w tym takim... Też. No, chcę zrobić z tego, co mamy ściany, zrobić schody. Ale z tego się chyba nie da zrobić schodów. W sensie ty chcesz kwarcowe dobra, schodki, ja no, tu nie się odłożę, ja je odłożyłam. Mam tu, tylko one trochę, one się wyróżniają, widzisz, że one nie mają tej... No wiem, takiej... no zobacz, tutaj też tak wygląda, no ale to nie wygląda aż tak źle. Okej. Okay. No nie no ma dobra, jak no dobra, o nie, tak nie, czekaj, mi się źle postawiło. Ej, ten kilo mam tak mocny, że on mi rozwala... Wiem, widzę właśnie.
Ej, to wygląda ładnie. Ej, możemy jeszcze do tego dać, czekaj. Jak to się nazywa? Nie wiem. No, to takie. A, mówisz o tym! A, okej. Okay. Jak to się robi? Że... Kartu zwykłego, nie? Tak. Czekaj, ja to zrobię. Dobra. Masz? Tak, tak, zrobiłam. Dobra, fajnie to wygląda, fajnie to wygląda. No i co, i będziemy musieli to jakoś to udekorować w środku, zrobić jakiś faktycznie laboratorium. Ja bym chciał tutaj zbudować taki teleskop duży, w tym miejscu. To jest super pomysł, no. I duży teleskop, teleskop w górę. Będziemy mogli stąd obserwować gwiazdy. Będziesz na mnie patrzeć przez teleskop? Tak. Super przybliżeniu. Dobra, schody, nie, gdzie schody na gwiazdę, dajemy? Nie? Tak, gdzie dajemy schody? Jakie schody? Strzeliłam. Aha, no, okay. Bo tutaj na górę do tej antresolki by się jakieś schody przydały, jak tak, to zrobić, jak myślisz? Tak, tak, tak. Trzeba zrobić schody. Myślę, że te schody zrobimy... Proszę mi nie szczekać, pies mi właśnie zbiegł z kolan i szczeka. Dobra, patrz, no jakby zrobić... Kurczę, no nie wiem. Myślę też nie. Nie mam pomysłu. No bo możemy też w środku zrobić, jakby wkopać się o jedno tam, czy tam o dwa i tutaj zrobić... Wchodzą mi tu do pokoju, ja nagrywam. Dobra, co? Tutaj na przykład się wkopać. Co tu się dzieje? Ty mój pies jakoś drepta. Dobra, że tu wejście zrobić na górę? No, o, na no możemy, przykład, możemy, no. Coś takiego. Dobra, dopracuj. W lewo czy w prawo to pociągnąć? A, tylko czekaj, musimy mieć te schody drugie. No. Myk, myk to, myk, tam myk to. Były. Dobra, no nie, coś no musimy takiego? Zrobić. A, tylko czekaj, to jest 2, 2, 2, 2, 2, no tu jest nieparzyście. Przydałoby w sensie? Się, przydałoby się, czekaj, zrobić, jeśli tu mamy mieć te schody, to zrobić jedno 3. Czemu na 3? No bo tutaj to tak najbardziej będzie pasowało, bo masz, musisz liczyć od tego tutaj. Jest raz, dobra. Dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Raz, dwa. To chyba coś tu nie poszło. Wszystko się zgadza? To wszystko się zgadza. Nie, się nie zgadza. Dobra, czekaj. A nie, bo ja liczyłem od to, dlatego mi się raz, to liczy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Nie, źle jest coś. Co my zrobiliśmy? Czekaj, bo mi się to kombinuje. Coś... No na dwa musimy to zrobić. Serio? Bo to jest... No to tak, masz raz, tak. Dwa, trzy, czekaj, tu też raz, dwa, trzy. I. No nie, no i patrz, no raz, dwa, trzy jest, nie? Tu. Jezu. I masz środek tu. Czyli trzeba zrobić nieparzyste schody. I, co? I tu zrobić te nieparzyste schody. Się... Wow, koleuszku! Co ty tu robisz? Koleuszku. Dobra, zróbmy je na równi, masz rację. Tutaj je po prostu zróbmy tutaj, no. No. Ja się znam. No tak naprawdę to możemy to zrobić jakkolwiek, bo to są tylko schody. Dobra, zróbmy to tak jak ty mówiłeś i tyle. Czyli tu, raz, dwa, trzy. Dobra, tak. Czyli trzeba zrobić... zróbmy tak, tylko na razie na jedno. No i potem w prawo bym to pociągnęła. A tuż to. Ach, dobrze. Super, że ze mną współpracuje. Wiem. Mi ze mną też. Dobra. Okej, okej. Jest very dobrze. Nie, tylko my nie mam żadnych lamp tutaj, ja nie mam, połodni nie mam. No czekaj, zaraz to no co tu się tak fatalnie, dobra, wziąłem już tu lampę, myk. Nocą to się stopy pocą. Chyba tobie. I nie, mi ja w ogóle się nie pocę. Mhm, tak, na pewno. Serio. Nie wiem, kiedy byłam ostatni raz spocona. Codziennie rano. No, spadłowa w ogóle. Cześć. Cześć. Ej, ale jak my wyjdziemy tam na górę teraz? Czekaj, bo tu trzeba wymierzyć. No uspokój się, ustoń, chłopie, ty zawsze tutaj jakieś... Ustoń. Spokojnie. Spokojnie, dejże pokój. Dejże pokój! Przysięg moja babcia. No. Dobra. Okej, jest ładnie, jest very good. Super, Ancko, to robisz. Jak ja ostatnio do mnie coś... Graliśmy w grę i on do mnie powiedział coś takiego gwarą właśnie. Ja się tak zacząłem śmiać wtedy, ale nie wiem, co to było. On ma talent do mówienia takich rzeczy. No, on jest po prostu niesamowity. Nie mówię, ale... to jest najlepszy człowiek, jakiego poznałam, bo ja mówię Matthew Pink Dragon Limonka. No, ale już teraz nie przypomnę, co to było. Ale było, się uśmiałem wtedy równo, no. Dobra, i tu jest wyjście na zewnątrz, tylko to jest takie znowu niewymiarowe, mam wrażenie. Czemu niewymiarowe? No bo tu jest tak jakby... No dobra, no trudno, nie przemyśleliśmy tego. Ale tu by można było zrobić tak teraz. O, i to by było fajne. Z tych schodów. Coś takiego. No, ale teraz wymyśliłem. No, ale ja jestem mądry. Czasem okay. Sam jestem w szoku, że ja potrafię.
czemu. Okej, rób takie te rzeczy swoje. A co, źle to wygląda? No dobrze, wszystko w porządku. No, zresztą się pultasz. Nie pultam. Ty, bo tu jest zombie. Go zabij. W ogóle trzeba oświetlić, bo jest ciężko. No i widzisz, i teraz i jest fajnie. Jest fajnie, no. Jest super. Tak to dobra. Wygląda teraz. Patrz, jaki mamy antresolę. Jasny gwint, jak stąd widać, wszystko pięknie. No git, przecież. Git. Przecież to jest jakieś arcydzieło. Prawda. Patrz, a tu możemy patrz, zrobić tak, się wkopać na 3 i zrobić wyjście do góry. Będziemy mieć jeszcze schodami wyjście. O no. Nie tylko tą windą. Dobra. W razie jakby się winda popsuła, bo wiesz. Ja rozumiem. Tak bywa, to mi tak bywa, nie? Tak, to jest tylko elektronika. Prawda, no masz rację w ogóle. No nie będę tutaj nawet dywagować, nie? No, tym, no właśnie, to dobrze. cieszę się, że nie musimy szukać kompromisów. Nie szukajmy kompromisów tam, gdzie ich nie ma. Właśnie. Musimy pójść na problem. Jezu, jaki humor. Zawsze co jakiś czas się trafia taki odcinek, gdzie jest po prostu... Tak, tak. Gdzie musi być taki humor głupi. Fajnie to wygląda, podoba mi się bardzo. Mam nadzieję, że ci też. My też. Dobra, aha. Elegancko. Kurde, no ten kill off mój jest jakiś... Co? No masz ten blok? Mam ten blok. Mam też ten moc. Co idzie baha? Masz tą moc? Mam. Dobra, nice. Co to było? Ale ładnie to wygląda. No elegancko. No bo zaczyna się to naprawdę prezentować. Barierki? Barierki? Masz, przygotowałem dla ciebie pokar, masz. Ważnego. Zdrowie. Zatrułaś się? Tak. Niektóre z potwory. Ej, ten pająk odbił moje strzały, jak to się stało? Dobra, kurczę, słuchajcie, tyle tych mobów. No strzeliłem w niego, a ta strzała się odbiła od niego i poleciała w drugą mega stronę. Mega dziwne. Dobra, musimy coś jeszcze zbudować tu ciekawego. No tak, to oczywiście, dobra, wiecie co, widzowie, my sobie troszkę pobudujemy i pokażemy wam etap następny, bo to trochę trwa wszystko i no tak pokazywanie wam takiej budowli, takiego budowania ciągłego, nuda, a musimy tu coś fajnego wybudować, więc zaraz się widzimy. Dobrze, widzowie, a więc pobudowaliśmy trochę i te kurczę zombiaki mnie tutaj denerwują i już wam pokazuję, jak to wszystko wygląda, bo naprawdę zmieniło się i wygląda fajnie. Dobra, uwaga, schodzimy tutaj na dół i w pierwszej kolejności co mamy? Patrzcie, jest troszkę więcej zieleni, bo tutaj mamy fabrykę wody, będziemy mogli ją mieć w nieskończoność, aczkolwiek to jest mało, będzie trzeba tego zrobić więcej. Z drugiej strony mamy lawę. To jest bardzo fajny system, który ja już mam zresztą pod swoim domkiem. No i zdobywanie w ten sposób lawy jest przemocne, bo dzięki temu będziemy mieli ogromną ilość lawy. Po prostu tak naprawdę nieskończoną. I teraz patrzcie to, jak to wygląda. Tu są stanowiska do robienia potek. Co? Ignorujesz mnie cały czas. A ty mówiłaś coś? Nie, no ale sam obok myślałem, że coś powiesz. Nie zauważyłem cię nawet w ogóle. Widzisz, biegałaś? Nie, cały czas jesteś stała. I to jest właśnie to. To jest to z kobietami. Musisz teraz, prawda, zwrócić uwagę. Musisz w ogóle co chwilę zaglądać, gdzie ona w tym momencie jest. Czy ona w tym momencie przynajmniej przypadkiem uwagi nie potrzebuje. Ja pierdzielę, widzowie, to jest piekło mężczyzn, my mamy przesrane. Dobra, tu mamy takie wejście, patrzcie, biblioteczki daliśmy, troszkę zieleni, wychodzi się tutaj do góry pięknie, elegancko. Tu mamy, prawda, książkę do poczytania sobie. No i mamy tu piękny widok na Palionowo, no moim zdaniem to wygląda świetnie, nie? To co tutaj jest, to jest po prostu coś pięknego. No i tu mamy przejście dalej, nie zrobiłem tego wyjścia tam na górę jeszcze, bo na górze tak naprawdę jeszcze się niewiele dzieje, a z tej strony, uwaga, mamy tutaj kolejne stanowiska do przepalania i robienia narzędzi, ulepszonych, jakichś takich innych rzeczy, a tutaj mamy jakieś takie serio, po prostu to fajnie wygląda, dlatego to zrobiliśmy, ale użytkowe to w ogóle nie jest. No dobra, no i widzowie, tak to się prezentuje na dany moment, to jest nasze takie laboratorium, które tutaj zrobiliśmy. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda i da nam tutaj, że tak powiem, po pierwsze urozmaicić to wizerunkowo, że fajnie to wszystko będzie wyglądało, a dodatkowo dzięki temu miejscu będziemy mogli tutaj, prawda, planować różne, prawda, może nie ataki, ale jak bronić się przed Herobrine'em. Patrzcie, pokażę wam, jak to jeszcze z daleka wygląda. Czyli zakończymy odcinek tu, gdzie go zaczęliśmy. Tak to wygląda, piękne, największe laboratorium, jakie powstało chyba tutaj na Palionowie. Zdecydowanie większe niż to, co ja tam wtedy miałem, to jest o wiele większe. No i co, dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, elo!